12 drużyn z 5 krajów i ponad 200 uczestników. Tak w liczbach wyglądał 8. Międzynarodowy Halowy Turniej Baseballu Działdowo Cup. Przez 4 dni w Działdowie młodzi sportowcy rywalizowali o Puchar Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Głównym sponsorem turnieju był Skok Stefczyka, który ufundował m.in. 200 koszulek dla uczestników. Zawody, jak na polskie realia, stały na bardzo wysokim poziomie, ale nie wynik sportowy był najważniejszy. Liczyła się przede wszystkim zabawa, radość, spontaniczność i możliwość poznania zagranicznych przyjaciół. Dzieci z Polski, Mołdawii, Litwy, Białorusi i Rosji szybko znalazły wspólny język. Baseball już w naszej szkole i w Działdowie uprawiany jest od 14 lat. I w zimę, zima jest to taki okres, że w Polsce zima trwa dosyć długo, 3-4, czasami 5 miesięcy nie można wyjść na boisko. I postanowiliśmy zacząć organizować turnieje na hali, żeby po prostu młodzież zainteresować, że nie sam trening, ale także rywalizacja daje większe korzyści. I rozpoczęliśmy takie turnieje. Byliśmy jednymi z pierwszych, bo teraz już po tych 8 latach cały świat także gra na hali i organizuje dla dzieci turnieje halowe. Turniej dostarczył wielu emocji i wrażeń, a radość na twarzach dzieci po każdym zdobytym punkcie czy udanej akcji na długo pozostanie w pamięci wszystkich obserwatorów. Przyjechaliśmy na turniej do Działdowa po raz pierwszy walczyć o Puchar Prezydenta RP. Baseballem zajmujemy się od maja tego roku, 2006 roku. Także jest to nasza piąta impreza, na którą pojechaliśmy. Baseball jest alternatywą dla piłki nożnej. Mam w tej chwili w klubie 49 trenujących zawodników, 38 ustara się o licencję. Są tak zaangażowani, że po prostu kochają ten sport. Ja zacząłem grać w baseball, bo ogłoszenie przyszło do szkoły. Tam zapytałem rodziców, czy to jest ciekawe i poszłem i zacząłem trenować. Różne wyjazdy mieliśmy. Ciekawe po prostu. No. Kiedy miałem 11 lat, były rozgrywki szkolne i dostałem się do klubu. Pan mnie wybrał jako najlepszego zawodnika i jeździłem na różne turnieje i miałem wielkie osiągnięcia. Baseball to najpopularniejszy sport w Stanach Zjednoczonych. W Polsce uprawiany i propagowany jest głównie przez pasjonatów, którzy widzą w nim fantastyczną alternatywę dla innych, typowych dla Polski sportów, nie mówiąc już o rozrywkach, które ze sportem mają niewiele wspólnego. Ten turniej bardzo dobrze organizowany, dużo sponsorów macie i no, może zajmiemy, może trzecie miejsce. Turniej w Działdowie swoją obecnością zaszczycili znamienici goście, władze powiatu, województwa i miasta. Najważniejszym gościem był jednak Al Koprowski, prezes Fundacji Polonii Amerykańskiej pomagającej w rozwoju baseballa w Polsce. Grałem w baseball przez prawie 20 lat. 15 lat temu poznałem Stana Kokoszkę, który jako pierwszy w Polsce zaczął propagować ten sport jeszcze w latach 80. Na jego zaproszenie przyjechałem kiedyś do Działdowa. Poznałem m.in. trenera miejscowej drużyny, pana Ziółkowskiego, i postanowiłem pomóc. Od tego czasu nasza współpraca układa się znakomicie. Doprowadziliśmy m.in. do wybudowania boiska baseballowego dla dzieci w Działdowie. Wyposażyliśmy także młodych sportowców w ubrania i sprzęt do baseballa, który zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych jest bardzo drogi. Turniej zakończył się zwycięstwem młodych baseballistów z Białorusi. W finale Żubr Brześć pokonali 2-1 Wilki Wilno. W małym finale spotkały się dwa polskie zespoły, Kruki Augustów i Jankes Działdowo. Wygrali ci pierwsi i to oni cieszyli się z brązowych medali.